uwaga, nagrywam najdłuższą barkę, chyba jaką widziałem tutaj na Renie. Czyli będziemy pomalutku szli, przemieścimy się w tym widoczkę. Zobaczymy, co to jest za gąsienica długa. Z tyłu jest albo pchacz jakiś, albo czy to jest druga jednostka, zaraz zobaczymy, przybliżamy. I czyli tak, patrzymy, co płynie na Renie, zobaczcie. Zobaczcie, cały czas nie ma końca. To co płynie, to kurde nie ma tutaj końca. A widzimy koniec chyba. Gdzieś, zaraz, tu, uwaga. Tu. Czyli zobaczcie. Cała przestrzeń. Od tych jakby drzew do tych. Cała przestrzeń, cały widok tutaj zajęty jest przez jedną długą barkę. Co ona transportuje, nie wiemy. Ale jest potężna. Zobaczcie, jaka gąsienica. I tu już się kończy, ale już wpłynęła za te kolejne drzewa tutaj. Tak, z tyłu jest jakby tak zwany pchacz. Potężna jednostka. Przybliżmy jeszcze, jaki ma ładunek tutaj. To tylko część pewnie. Większość płynęła tu w lewą stronę kamery za drzewo. Także to jest najdłuższa, może nie najdłuższa, widziałem tu chyba kiedyś dłuższą, ale jedna z dłuższych jednostek, jaka pływa po Renie. Jakie pływają po Renie. Zobaczcie, jak długo nam się chowa za te drzewka tutaj. Cały czas pływa. Gdybyśmy mieli po lewej stronie wolną przestrzeń, to byśmy widzieli już dziób. Tak. Cały czas pchacz. Ładnie wygląda, pięknie. I taka moja kolejna pasja, barki na Renie. Autostrada Ren. No przy okazji nakręcimy troszeczkę takich tutaj. Ja zawsze będę chodzę na spacery, proszę, moja droga do kolejnego mostu. Tam są piękne widoki z gór takich na zatokę. I przy okazji od razu tutaj i drugi most i ruch. Autostrada nad Renem. Cały czas mam transport ciężarowy tutaj. Tutaj stąd sobie przyszedłem. Fajne, szerokie, jakby takie drogi dla spacerniki, jakby takie deptaki dla pieszych, rowerów. Nie ma tu wyznaczonej linii pieszych, rowerów. Wszyscy się jakoś dogadują, zgadzają. Nikt nikomu nie przeszkadza, jeżdżą rowery. U nas trąbią, dzwonią, krzyczą. A tutaj pełna kultura. Ktoś tam delikatnie zadzwoni dzwoneczkiem. Przepuszczamy. Każdy chodzi z tą, jaką chce, jeździ jaką chce i jest dobrze. I nikt nikomu w drogę nie chodzi. Ja nikogo się nie obraża. A u nas wyzywają, bo jedzie rowerem, na ścieżce rowerowej. Pan.
prawie tak jakby miał kurwa Mercedesa. A tutaj coś, widzicie, tam się chowała barka, a tutaj wypływa coś nowego. Dobrze, proszę bardzo. Co mi chodzi tutaj? Kolejny transportik. Ale też dosyć długi. Tak sobie tutaj wszystko. O, i tam kolejna. Cały czas lub kiedykolwiek jestem, chciałbym tutaj naprawdę dużo, już mi się nawet nie chce trzymać tej kamery, ale świetne widoki.